Zaraz, czy ja dobrze rozumiem? Domi szantażowała Melę, dlatego ta cała akcja się wysypała, tak? No między innymi, no ale wiesz jak jest. No niby jak? Gdyby nie miała jej czym szantażować, nie byłby problemu, tak? A czyli nie samo szantażowanie jest problemem, tylko zachowanie Meli, tak? Tego nie powiedziałem. Nie kłóćcie się, słuchajcie, dobra, Mela ma za uszami, okej, okay, ale kto nie ma? No nie wiem, mam nadzieję, że na przykład ty. Dobra, ale zgadzam się, to, że Domi wykorzystała problemy Meli dla kasy, to jest jakiś skandal. Dokładnie. A wiecie co, powiem wam więcej, ja bym ją za to wywalił z mieszkania. O, Iku, zróbmy tak, błagam was. Dobra, poczekajcie. Czy to nas w ogóle dotyczy? No nie wiem, a jeżeli to my następni będziemy szantażowani? A co, masz zamiar mnie zdradzać? Halo? Jejku, jejku, no tak świetnie, odgryzłaś się, kochanie. Ale wiecie, o co mi chodzi. Poza tym Mela technicznie nikogo nie zdradziła, no podobno. Dobra, słuchajcie, wróćmy do tematu Domi. Czy naprawdę chcemy mieszkać z tak toksyczną osobą? No, no ona cały czas mi dogryza i szantażowała Melę, no, naszą przyjaciółkę. Ludzie. Długo tu stoisz? Mam ciekawsze rzeczy do zrobienia, niż stać tutaj i słuchać waszych wynurzeń. Poza tym, wy naprawdę myślicie, że mi jest wstyd przez to, że szantażowałam Melę? To jej powinno być wstyd. Być może tak, ale wyłudzanie pieniędzy to jest szczyt chamstwa. Daj spokój, sama jest sobie winna. Zawsze zgrywa świętoszkę i każdego poucza, a tu... Upsi! Nie, to jest po prostu taki poziom żenady, że ja nie wiem, jak to skomentować. To jest poziom waszej ekipy. Ja się tylko dostosowałam. Poza tym nie powiedziałam jeszcze ostatniego zdania. Tak? Wiesz co, po takiej akcji to powinna się spakować i wynieść z mieszkania. Sam się spakuj i wynieść, albo najlepiej wszyscy się spakujcie i wynieście, bo ja się stąd nie ruszam. Bartek? Cześć, co tam? A do szkoły, a co ty na to, żebyśmy się spotkali? Proszę? No to super. Dobra, to wyślij ci pineskę, gdzie masz być. Dobra, no to pa, cześć. Co ty robisz? Co ci to obchodzi? Rozmawiałeś z Bartkiem. Nie wolno? No, wolno, ale po co dorzucać do pieca jeszcze? Nie twoja sprawa. No ja wiem, no ale... Ale co? Sam się śmiałeś z Bartka, że nic mu się przy mnie nie stanie, że nic mu nie grozi, a przeżyje przygodę życia, no, nie? Dobrze, ale to było jeszcze przed aferą Meli i Kaspra, tak? Serio? Tym się przejmujesz? Odpuść lepiej, bo za chwilę będziesz następny. To chociaż obiecaj mi, że nie zrobisz nic głupiego. Ja? Głupiego? No co ty.